Przyszłość Winchesteru stoi pod znakiem zapytania według narodowego prezydenta Organizacji dla Studentów. Strażacy Winchesteru wypowiedzieli się na temat tragedii w Nowej Zelandii. Marsz mam w bitwie o żłobki? I w sporcie. Winchester został pokonany przez rywali w półfinałach Pucharu Ligi. Dzień dobry Państwu, Justyna Chłont. Zapraszam na specjalną edycję w Winchester News Online. Winnall rozmawiał z narodowym prezydentem dla studentów, Aaronem Porterem, który wyjawił swoje obawy o przyszłość tych nowszych uniwersytetów, takich jak Winchester, ze względu na zaproponowane ustawy o podwyższeniu czasem studenckich. Aaron Porter zdradził nam swoje opinie, które mówi, że kandydaci przestaną składać papiery do małych i nowoczesnych uczelni. Colin Bogue miał okazję porozmawiać z prezydentem przez Skype'a. Aaron Porter wypowiada na głos wszystkie wątpliwości oraz szkody, które może przynieść podwyższenie czasnych studenckich. Studenci zaczną patrzeć na swoją przyszłość z innej perspektywy. Decyzje na temat wyższej edukacji się zmienią. Czy kandydaci będą chcieli przyjść do uczelni takiej jak Winchester, żeby płacić 7,5 tysiąca funtów rocznie? Prawda jest taka, że nikt tego nie wie, ale wydaje mi się, że zaczną patrzeć bardziej na Oxford oraz Cambridge. Dostaną wtedy najlepszą edukację i te pieniądze będą tego warte. Decyzja rządu spowoduje, że studenci będą płacić więcej czesnych, lecz liczba studentów dramatycznie się zmniejszy. Mówi się, że uczelnia winchesterska jest wystarczająco silna, aby przetrwać wpływ zmniejszającej się liczby studentów. Być może, że 140 pracowników straci pracę w Winchesterze, gdyż wytwórnia czekolady Bendix ma zostać przeniesiona za granicę, mimo tego, że firma operuje już w Wielkiej Brytanii od 1931 roku. Właściciele spółki powiedzieli, że czekoladki, które otrzymano miano królewskie, mogą wkrótce być produkowane w Niemczech. Andrew Giddings rozmawia na ten temat z posłem Winchesteru, Stephen Byrne. Ta firma produkuje czekoladę w Winchesterze od 44 lat. Rozpoczęła swoją misję tutaj w 1967 roku. Jednak producenci storku podjęli decyzję o tym, żeby przenieść spółkę za granicę, aż do Niemiec. Cena tej przeprowadzki to stracenie pracy przez 140 pracowników w Winchesterze. Byłem bardzo rozczarowany, kiedy się dowiedziałem o decyzji przeprowadzki spółki z Winchesteru do Niemiec. Wiem, że wszyscy byli bardzo zszokowani. Pracownicy do tej pory nie mogą w to uwierzyć. Wielu z nich naprawdę ciężko tam pracowało od lat. Firma ta ma królewską siłę i jeżeli ta spółka przestanie produkować czekoladę, to wiele osób straci pracę. Spółka czeka na potwierdzenie tej decyzji. Do tego czasu nic się nie zmieni. Firma złożyła to oświadczenie. Firma Stork ostatnio ogłosiła początek okresu porozumienia, który ma zadecydować o przyszłości warunków produkcji w Winchesterze. Departament marketingu oraz sprzedaży stoku w Wielkiej Brytanii nie będzie pod wpływem decyzji. Poseł Steve Byrne będzie się starał o wsparcie ministra Wielkiej Brytanii Davida Camerona w tej sprawie. Wracając do wiadomości ze świata, wszystkie katastrofy, które ostatnio miały miejsce, szczególnie trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii, miały wpływ oraz wielkie wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii. Strażacy Hampshire właśnie wrócili do domu z misyjnej pomocy mieszkańcom Nowej Zelandii, których życie zostało zniszczone po ataku żywiołu. Shira Pinchuk. A team of Hampshire firefighters have returned back home. 6 strażaków powróciło do kraju po wyjeździe na służbę do Nowej Zelandii w pomocy z ziemnymi katastrofami. Było zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy. Widzieliśmy, jak wiele budynków się zawaliło. Strażacy pomogli w poszukiwaniu zaginionych mieszkańców w środku zawalonych budynków w centrum małego miasta. Zawsze dawano nam dwa zadania. Jedno z nich było przeszukanie wszystkich bloków, podczas gdy inni skupiali się na tym jednym, który się zawalił. Później się zamienialiśmy. Ta drużyna wzięła udział w trzęsieniu ziemi w Nowej Zelandii, jak i innych ziemskich katastrofach.
Pierwszeństwem zawsze jest ratowanie życia innych ludzi. Większość ciał zostało uratowane, kiedy tam dojechaliśmy, także tylko pomogliśmy w poszukiwaniach. Strażacy powrócą tam niebawem na kolejną misję. Muszę się wyspać dziś w nocy i później znowu w drogę. Młode mamy oraz ich dzieci przemarszowały centrum Winchesteru w zeszłym tygodniu, aby wręczyć liderom Urzędu Wojewódzkiego 1000 podpisów. Kobiety stawiły się do strajku przeciwko propozycji zamknięcia żłobków. Sam Homut był na miejscu wydarzeń. Młode mamy wręczyły liderowi wojewódzkiego urzędu, Ken Formberowi, podpisy przeciwko usunięciom żłobków w Winchesterze. W przeciągu dnia przeszły wzdłuż centrum Winchesteru, aby dotrzeć do siedziby urzędu Hampshire, aby zaproponować zmniejszenie żłobków z 81 do 53, zamiast zupełnego ich usunięcia. Młode mamy i babcie właśnie wręczały Kenowi Fomber ponad 120 podpisów, które mają zmienić decyzję Urzędu Wojewódzkiego na temat żłobków. Mogę powiedzieć, że potrzebujemy miesiąc na konsultację tej decyzji. Dzisiaj okazało się wielkim sukcesem. Powiększamy profil i reputację tej kampanii, a także tych szczególnych miejsc dla naszych dzieci. Te tłumy planują powrócić za tydzień, aby wręczyć 3200 podpisów. Ja wykonuję tylko to, co cała grupa urzędników wspólnie zadecydowała. Ci protestanci spędzą przyszły tydzień, próbując zebrać 3200 podpisów, które być może pomogą odlotowi wielu żłobków. Wtorkowa noc widziała, jak Winchester City podjął wyzwanie przeciwko AFC Totten w półfinałach Pucharu Ligi. Mijąc AFC Totten w lidze wyższej niż Winchester City, więc to był dla nich ciężki orzech do zgryzienia. Jay Gable. AFC Totten stawił się w obliczu Yay Town w sobotę, mijąc nadzieję na rozszerzenie ich prowadzenia w lidze Amaretto South and West. AFC Totten dobrze rozpoczęli spotkanie. Skrzydłowy Mike Głosnym pokazał swoją dobrą formę, zdobywając piłkę. Jednakże środkowy napastnik z wielkim wysiłkiem pokazał inicjatywę przejęcia prowadzenia meczu w pierwszych momentach tego spotkania. W 15 minucie meczu domownicy przejęli prowadzenie. Skrzydłowy Ciosny odebrał piłkę przeciwnikom i strzelił bramkę z 35-metrowego rzutu wolnego. Piłka odbiła się od słupka i wleciała prosto w sieci bramki. 8 minut później Gosling przeciwnicy nie dawali za wygraną i już parę sekund później udało mu się strzelić gola po tym, jak napastnik Joe White uniknął spalonego. Tuż po przerwie AFC Totten przeszło do dalszych etapów. Michael Charles pokazał, że stać go na więcej. Po ostatnim chybionym golu zaliczył kolejną bramkę. Yay Town wyglądało coraz bardziej bezsilnie w tym ataku. Domownicy brali z tego korzyść i napastnik Stephen Brown przejął inicjatywę, jednak trafił w poprzeczkę. To wspaniałe spotkanie skończyło się wynikiem 4-0 dla AFC Totten, które pokazało swoją klasę nie jeden raz. Teraz pora na coś, co poprawi Państwu humor. Poniedziałkowy mecz pomiędzy Havant and Waterlooville i Dorchester został przeszkodzony oraz chwilowo przerwany przez biegającego po boisku golasa. Mężczyzna miał na sobie rażąco zielone mankini oraz perukę. Oskarżonemu udało się uciec organizatorom, zanim został zaatakowany przez menadżera Dorchesteru, Ashley Vickersa. Vickers podjął decyzję przejęcia sprawy w swoje ręce i został odesłany przez próbę przemocy. Havant and Waterlooville wygrało spotkanie 3-1, ale teraz będą ukarani przez FA za złamanie prawa. I na koniec. Samolot myśliwski podzielił niebo na pół z okazji 75. rocznicy pierwszego lotu tego typu maszyny. Karen Grace, jedna na świecie pilotka myśliwska, dała swoją opinię publiczną na temat jej samolotu nad brzegiem Southampton,
które jest nowym miejscem pamięci dla samolotów myśliwskich. To wszystko na ten tydzień. Zapraszam na więcej wysoko nagrodzonych reportaży na naszej stronie internetowej. Życzę miłego tygodnia, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.